Do grona zabrzeńskiego biznesu dołączyła kolejna grupa młodych przedsiębiorców. Wyróżnieni w 11. edycji konkursu Zabrzeński Biznesplan laureaci mogą liczyć na wsparcie. Udział w konkursie daje szereg możliwości. Mamy przede wszystkim super nagrody, nagrody pieniężne, nagrody rzeczowe, które mają ogromną wartość, nieocenione doradztwo członków i kapituły i doświadczonych przedsiębiorców. Rzecz bezcenna. Chciałem stworzyć nową firmę, która zajmuje się symulatorami i urządzeniami szkolno-treningowymi, na przykład dla wojskowości i dla rynku medycznego. Szukając czegoś dla siebie, trafiłem na Zabrzeński Biznesplan. Powiem szczerze, spróbowałem. Myślałem, że będę tak oceniony właśnie jak większość, a tutaj było takie indywidualne podejście, co bardzo mi się spodobało też. No i przede wszystkim, za co uważam, że jest dla mnie najbardziej wartościowe, to też właśnie mojej żonie powtarzałem, że w zasadzie no, jestem wygrany dzięki temu, że poszedłem na tą kapitułę, porozmawiałem z ekspertami i udało mi się też nawiązać szereg kontaktów, które mam nadzieję, ale też miałem takie przeczucie, że one po prostu zaowocują w przyszłości. Nie spodziewałam się zupełnie, jestem ogromnie szczęśliwa i wzruszona i mam nadzieję, że to będzie taki krok przełomowy w mojej karierze i tak jak Państwo zobaczą, te wszystkie projekty nabiorą takiego rozmachu. Sztuka użytkowa nie jest popularna i ze względu na wykorzystanie tej niszy na rynku wykorzystałam potencjał w biznesplanie, jaki postanowiłam przedstawić kapitule w zeszłym roku. I tak naprawdę mam nadzieję, że dzięki pierwszemu miejscu ta sztuka użytkowa właśnie nabierze takiego większego rozeznania w świecie i ludzie bardziej zaczną ją doceniać. W ogóle Pani zdecydowała się wziąć udział w Zabrzeńskim Biznesplanie? Uważam, że to jest ogromny potencjał takiego przedsiębiorcy na takim etapie, na którym ja jeszcze do tej pory jestem. A jest to taki poziom dosyć porządkowy. Także myślę, że ten konkurs dzisiejszy ogromnie dodał mi też odwagi, utwierdzenia w tym, że to, co robię, ma sens i jak najbardziej jest potrzebne. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego wyniku, ale jestem bardzo zadowolony z tego miejsca. Jest to bardzo fajna inicjatywa. Uważam, że no, warto wspierać młodszych, starszych, bo kreatywność jest bardzo ważna, mi się wydaje. Nie? A to są sami kreatywni ludzie. Trzecie miejsce to przerosło nasze oczekiwania. Moje i oczywiście mojej żony, która mi bardzo w tym pomaga. A dlaczego w ogóle zdecydował się Pan wziąć udział w Zabrzeńskim Biznesplanie? Jak chyba każdy początkujący, który rozpoczyna działalność gospodarczą, no szuka jakiejś formy wsparcia, czy to będzie finansowa, czy jakakolwiek doradcza, no trzeba sobie jakoś radzić. Znaleźliśmy akurat tutaj biznesplan, konkurs, w którym wzięliśmy udział, no i udało się cokolwiek osiągnąć i też dzięki wsparciu osób, które już prowadzą swoje biznesy, będzie to na pewno nieoceniona pomoc. O korzyściach płynących z udziału w Zabrzeńskim Biznesplanie mówili też laureaci poprzednich edycji. On na pewno dał mi dużo pewności siebie. Poznałem sporą ilość przedsiębiorców już z bogatym doświadczeniem, także byłem w stanie od nich czerpać wiedzę, no i wykorzystać ich doświadczenie. No a teraz to tak naprawdę już mam pełen grafik i poszukuję i zastanawiam się nad zatrudnieniem kolejnej osoby. Do tej pory w konkursie swoje biznesplany przedstawiło 260 osób. Przedsięwzięcie wspierane jest przez 100 partnerów, a dotychczas ufundowane nagrody wyniosły blisko 2 miliony złotych. Wyłoniliśmy 43 laureatów, a z powodzeniem działalność gospodarczą prowadzi 34. 5 osób zawiesiło działalność gospodarczą, więc to dla nas jest wielki sukces. Ci młodzi przedsiębiorcy dziś nie tylko dostają nagrody finansowe, ale to, co najważniejsze, wsparcie starszych koleżanek, kolegów. Dla mnie bardzo cenne jest to, że dziś sponsorami nagród są ci, którzy przed laty stawali na tej scenie jako laureaci. To bardzo cenne, to bardzo ważne. Mały, średni biznes często przenosi na swoich ramionach trudne chwile gospodarcze wielu miast. Dlatego jestem bardzo wdzięczna, że tylu wspaniałych przedsiębiorców chce realizować zadania w Zabrzu, chce tworzyć miejsca pracy. Ktoś, kto potrafi marzyć, potrafi również realizować swoje marzenia. Dlatego życzymy, żeby te piękne marzenia się realizowały i przynosiły wymierne efekty.